Hej Kacie, przygotowałam dla Was troszeczkę luźniejszy filmik. Będzie to tak, do którego jestem otagowana przez Sunshine Naskę. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Sunshine Naska prowadzi kanał o różnej tematyce, poprzez vlogi, hole zakupowe, makijaże. Na pewno coś tam dla siebie znajdziecie. I zostałam otagowana do tagu lustreczko powiedz przecie. A że ja zostałam otagowana, to też pomyślałam sobie, że ja kogoś otaguję, bo wiem, że dwie osoby są, które tego tagu jeszcze nie nagrały. I będzie to Suzan Mary i Julia Kobus, dziewczyny, więc jeżeli znacie chwileczkę wolnego czasu i będziecie miały ochotę wykonać taki filmik, taki tak, no to zapraszam Was do jego nagrania. A ja już przechodzę teraz do odpowiedzi na pytania, które będę czytać z telefonu. Pytanie pierwsze. Jak czujesz się bez makijażu? Jeżeli jestem w domu, to bez makijażu czuję się dużo swobodniej. Nie muszę uważać na to, że na przykład rozmarzę sobie rzęsy, kiedy oko mi zaswędzi, będę chciała przetrzeć. Czuję się dużo lepiej bez makijażu, natomiast jeżeli miałabym wyjść do miasta, załatwić jakieś ważne sprawy w banku czy w urzędzie, to wolałabym nałożyć makijaż. Wtedy mam wrażenie, że sprawiam osoby bardziej zadbanej o siebie, ponieważ na mojej cerze są różne przebarwienia po ciąży i po różnych kroskach, niedoskonałościach, no wiecie jak to bywa. Makijaż czuję się troszeczkę pewniej wśród obcych osób. Natomiast wśród bliskich nie czuję się z tym źle, że nie mam sobie make-upu i nie mam z tym problemu. Pytanie drugie. Gdybyś mogła wybrać tylko jeden element w makijażu, to jaki byś wybrała? Wydaje mi się, że wybrałabym makijaż brwi, ponieważ rzęsy mam dosyć długie, nawet są ciemne, więc są dosyć widoczne. A brwi są obramowaniem naszej twarzy, naszych oczu, są taką ramą. I kiedy one są ciemniejsze, to twarz wygląda na taką żywszą, ożywioną. I myślę, że byłyby to brwi. Tak, zdecydowanie. Pytanie trzecie. Z całego świata znikają podkłady do twarzy. Możesz trzymać tylko jeden, dowolny, który byś wybrała. Ja mam swojego faworyta i mogę Wam od razu powiedzieć, że byłby to Derma Blend z Vichy. Jest to podkład, do którego powracam przez lata. Robię sobie czasami w nim przerwy, ale to tylko dlatego, żeby przetestować jakieś inne kosmetyki, inne podkłady. Derma Blend ma super krycie. Jest taki akurat do mojej cery idealny. Ma fajne, jasne odcienie, dlatego mi się to podoba. I myślę, że to byłby na 100% Derma Blend, ponieważ nigdy mnie nie zawiódł. Pytanie czwarte. Czym kierujesz się, kupując kosmetyki kolorowe do makijażu? Kiedyś były to promocje. Zdecydowanie promocje przyciągały mnie do tych kosmetyków jak lep na muchy. Ale to się troszeczkę zmieniło. Teraz zasięgam opinii innych, oglądam wiele filmików na YouTube, nie na przykład tylko dwóch osób, nie tylko z Polski, tylko i także z zagranicy, żeby zobaczyć, czy faktycznie ten kosmetyk dobrze działa. Jeżeli on na mnie się sprawdzi, to ja później nie szukam jakiegoś kolejnego zamiennika na siłę, tylko przy nim pozostaję. Tak mi się wydaje. Pytanie piąte. Co Ciebie bardziej interesuje, makijaż czy pielęgnacja? To jest troszeczkę ciężkie pytanie. Jeszcze niedawno bym powiedziała, że interesuje mnie tylko makijaż, ale od jakichś 3 tygodni zaczęłam pielęgnować swoją cerę. Zaczęłam używać większej ilości kremów, ponieważ zauważyłam, że ja tego wcześniej nie robiłam. Myślałam, że nie ma chyba takiej potrzeby. I moja cera tak się zaniedbała, była tak przesuszona, że od kiedy zaczęłam nakładać kremy nawilżające, to po prostu nie mogę już przestać. I codziennie staje się to moją rutyną właśnie nakładanie różnych kremów pielęgnacyjnych. I zauważyłam sporą poprawę w wyglądzie mojej cery i mojej skóry. Jest to dodatkowo taką bazą pod makijaż, ale jeżeli chodzi o większe zaangażowanie i zainteresowanie w temacie, to na pewno jest makijaż. Uwielbiam oglądać filmiki makijażowe, kosmetyczne. Myślę, że to będzie jednak makijaż. Pytanie szóste. Stoisz przed lustrem bez makijażu, bez ubrania, zupełnie nago. Kogo w nim widzisz? Trochę intymne pytanie. No przede wszystkim widzę w nim siebie, widzę w nim kobietę, która urodziła 2 dzieci, która nie do końca akceptuje swój wygląd, tak, nie mam do końca jeszcze takiej akceptacji samej siebie. No, u mnie zawsze ktoś się pyta, co u Ciebie słychać, jak się czujesz, u mnie zawsze wszystko jest w porządku. Chociaż tak naprawdę dużo skrywam w sobie, ja nie lubię się dzielić swoimi problemami z innymi osobami. Tak to jest, ale jeżeli chodzi o człowieka, to widzę w nim dobrego człowieka, który jest pomocny, który dużo przeszedł i dziękuję teraz Bogu za to, co ma. Pytanie siódme. Jak dbasz o swoje ciało i ile czasu dziennie mu poświęcasz? Nie jest to jakaś wygórowana pielęgnacja, rozbudowana. Ja po prostu, wiecie, biorę prysznic, czasami jakiś balsam nawilżający nałożę na ciało. I co?
Pielęgnacja twarzy przede wszystkim, makijaż, jak już gdzieś wychodzę i to tyle. Nie mam, jakoś dużo czasu nie poświęcam, maksymalnie to jest to 40 minut. Pytanie ósme. Wymień trzy produkty jedzeniowe, które spożywasz i które twoim zdaniem najbardziej dbają o nasze ciało, cerę i włosy. Trochę ciężkie. Na pewno wiem, że siemię lniane, które czasami dosypuję sobie do jogurtu, jest dobre dla naszych włosów, dla naszej skóry i cery, to wiadomo. Co tutaj jeszcze by można było wymienić? Miód na przykład nakładam na usta, który jest przede wszystkim także smaczny i usta przez to stają się troszeczkę takie, wiecie, delikatniejsze i miększe, a jeżeli miód na przykład zmieszamy z cukrem, to już w ogóle można zrobić sobie z tego fajny peeling na usta i Wam to polecam. Co tutaj jeszcze można? Trzeci produkt taki do jedzenia. No wiecie, to sama nie mam pojęcia. Pytanie dziewiąte. Jak czujesz się po zjedzeniu fast foodu, słodyczy, chipsów? To zależy. Czasami jestem zadowolona i się cieszę, że mogę to zjeść. Czasami mam wyrzuty sumienia. A jeżeli chodzi o to, czy mam jakieś uczulenie, alergie, gdzie boli mnie głowa, brzuch, nie mam takich problemów. Pytanie dziesiąte. W skali od 1 do 10, na ile uważasz się za atrakcyjną? No to jest dziwne pytanie. Nie lubię siebie oceniać i w dodatku ta sama akceptacja. Często byłam oceniana kiedyś przez innych i to właśnie jestem chyba spowodowane. Jeżeli chodzi o człowieka, o atrakcyjność jako człowieka, nie tylko fizyczną cechę, to dałabym sobie chyba 9. Tak, niech tak zostanie. No i to byłyby wszystkie pytanka. Chciałam jeszcze dodać do tego pytania z trzema produktami żywnościowymi, które działają dobrze na włosy i cerę. Uwielbiam jeść sałatę, kocham, to jestem chyba nieuzależniona od kilku miesięcy. Nie ma dnia, żebym nie zjadła sałaty. A ma dużo witamin i żelaza, więc myślę, że jest jak najbardziej na plus. Jeżeli Wam się spodobało, stawcie łapki w górę. Mam nadzieję, że także odpowiecie na te pytania w komentarzach. Życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia, trzymajcie się i wpadajcie do mnie na Instagrama, Facebooka i Snapchata, gdzie publikuję swoje zdjęcia i filmiki. Pa, pa! Cześć! Jeśli mycie pędzli sprawia Wam problemy, macie problemy z ich domyciem, to dobrze trafiłyście, ponieważ dzisiaj Wam pokażę, jak wykonać własnoręcznie myjkę do pędzli.